Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy pierwszy dzień nowego serwera W58, no i pierwszy dzień nowej klasy postaci, czyli Barda. Kto nie widział, to zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka, dlatego że już dzisiaj wleciał takie, można powiedzieć, pierwsze godziny z tego Barda, czyli zlepek po prostu prawie 3-godzinnego live'a, zamknięty tam w około 25 minut. Robiłem tam pewne testy z innymi klasami, pokazywałem wam jak ten Bard działa, pokazywałem wam jak wbiłem w sumie ten 11 level, trochę tam klasera nabijaliśmy i tak dalej, i tak dalej. No i teraz stwierdziłem, że pewnie jesteście głodni tego, żeby zobaczyć jakieś lochy, bo jeszcze tam nie było żadnych lochów ani nic, więc stwierdziłem, że nagram jeszcze jeden taki odcinek. Raczej tutaj nie będę już cisnął do końca, czyli tam do około pewnie 25, 6, 7 levela. Zobaczymy jak to pójdzie. Może wam zrobię screena około północy, jak ta postać moja koniec końców się prezentowała, jak się prezentowała topka na koniec tego dnia. No i w sobie jutro tam, czy na live, czy może nagram znowu jakiś odcinek czy coś, zobaczymy jak to wyjdzie, no ale na pewno wam to na spokojnie pokażę. Więc tak jak mówiłem właśnie pod koniec tamtego filmu, w ogóle na wstępie, zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. 3 godziny prawie live'a, jestem już strasznie tutaj zmęczony, jak zresztą widać pewnie po kamerce, siedzę w tym pokoju, gorąco straszne dzisiaj, te światła mi świecą, no ale można powiedzieć, że się poświęcam, no bo jednak nowa klasa postaci pewnie wielu z was interesuje, więc zostawiajcie tego kciuka w górę, piszcie komentarz, że co wy sądzicie o tym Bardzie, czy nim gracie, czy nim nie gracie. Oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie jeszcze zostawiać suba z dzwonem, kto tego nie robi. Natomiast live z drugiego dnia, gdzie już tak naprawdę więcej poklikamy tych lochów i tego wszystkiego, będzie jutro o godzinie 17, czyli w sobotę o godzinie 17, bo ten odcinek pewnie wleci jakoś później, więc może już co niektórzy będą go oglądali w sobotę, więc sobota 20 sierpnia, godzina 17, drugi dzień z W58, drugi dzień z tego Barda na Twitchu, więc zapraszam serdecznie i może już wtedy nagram, w sensie nagram to z Twitcha i po prostu zrobię taką zlepkę z drugiego dnia, bez żadnego dodatkowego odcinka, jeszcze zobaczymy. Także tego kciuka w górę w tym momencie zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie. Kto zaczyna sobie na W58, to oczywiście mam kodzik, już też dzisiaj wleciał na ten temat odcinek, więc tutaj w opisie macie, możecie sobie przepisać, macie też w lewym górnym rogu. No i dobra, my zaczynamy, bo znowu będziecie krzyczeć, że wstęp jest naprawdę za długi, no i faktycznie może coś w tym jest. Okej, tak jak wspomniałem, dobiliśmy 25% tego klaserka, czyli to, co zakładałem tak naprawdę na tym 10 levelu, no i teraz będę szukał klucza, żeby w końcu napocząć jakieś lochy. Topka wygląda w tym momencie tak. O, tutaj już kolega leci, to jest w ogóle kokaina, nie wiem czy kojarzycie tego, tą osobę z W47 bodajże, tam grał magiem, trochę taki Turor, tylko że z Czech, tam robił legendarny loch po kilkaset razy i tak dalej, więc no tu zdecydowanie mocny zawodnik, no i jak widzimy dalej ciśnie, także zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało na koniec tego dnia, no ale topka jak widzicie prezentuje się teraz w następujący sposób. Co mnie cieszy, to na ten moment nie ma jakoś dużo bardów, szczerze mówiąc, jest tutaj oczywiście ich sporo, wiadomo jak to, jak na serwer z bardami przystało, no ale jednak jest też trochę berserków, jacyś tu łowcy demonów, jakiś zabójca się też trafił, wojownik, więc generalnie mam nadzieję, że to się koniec końców w miarę wymiesza. No i jeżeli chodzi o gildię, to prezentuje się tak. No gildię mamy, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo mocną. Bardzo tutaj mocne nazwy, bardzo dużo twórców, czyli tam po prostu partnerów Shakesa. Tak więc no gildia zapowiada się na top 1 i raczej będzie ciężko tutaj komukolwiek, jakiejkolwiek gildii, żeby z nami walczyć. No i to jest w sumie z jednej strony minus, no ale z drugiej strony też plus, że taka dominacja od samego początku. Dobra, lecimy. Teraz tak, tu nie mamy klucza, zresztą to sprawdzałem pod koniec poprzedniego odcinka. Sorry, że w ogóle już widać po mnie, że taki zmęczony jestem, no ale to jest standard. No, trzeba tutaj kontencik robić z racji tego, że jest nowa klasa, nowy serwer. No ale jest to swoją drogą troszkę męczące, zwłaszcza w taki ukrop. Dobra, kolejna misja, w której nie mamy klucza. Już zobaczcie, wbiliśmy 12 level i w dalszym ciągu nie ma tego klucza. No to jest, szczerze mówiąc, tragedia. Bardzo dużo awki tutaj tracimy na to. No ja bym tu chciał, co prawda, jak najbardziej na tryhardzie do tego barda podejść, no ale jak nam gierka tak uniemożliwia. Tu mamy 2,5, czyli to będzie 4, no to nie, to tą piątkę się o wiele bardziej opłaca. Boże, my zaraz wbijemy 15 level, a jeszcze nie mamy, zwróćcie uwagę, jeszcze nie mamy
odblokowanego pierwszego lochu. Ty, no co jest? Czy nam się tu coś zbugowało? Czy to tak wygląda? No są problemy z tymi kluczami. Już to od dawna wiadomo na tym nowym backendzie, że coś tam tak jakby zostało zmienione, ale zobaczcie ile to jest misji bez tego klucza. Co jest? 1 i 4. No tu bardzo słabe te misje, ale niech będzie to, okej. No i znowu nie ma klucza. Nie, no to jest dramat. Kasacja, widzowie. Co tutaj się dzieje? Dobrze, że to jest na odcinku, bo byście mi nie uwierzyli, że aż taka tragedia. Tu mamy 3 minuty. No nie, no to bierzemy te 3 minuty. Wszystkie misje jakieś tragiczne. Okej, wygląda to tak. Tu mamy dwójkę, no to to bierzemy zdecydowanie. No i co? Zaraz, o jest klucz, dobra. Za 6 minut jeszcze, Jezu, ale dramat. Wbiliśmy 15 prawie level i dopiero mamy pierwszy klucz do lochów. I jeszcze tyle awki zmarnowaliśmy. Nie, no dramat, szczerze mówiąc dramat. Ja tu się chciałem na 15 po raz kolejny przebrać. Znowu chciałem tam jakąś, wiecie, trochę klasera wbić i tak dalej, no ale, no... Tragedia, tragedia, nieważne, trudno, czasem tak też bywam. Nic tu nie mogłem na to poradzić, no jakby to jest rzecz losowa, więc okej, lecimy. Pierwszy przeciwnik to jest mag, z nim nie będzie, no właśnie, z nim nie będzie dużego problemu. Na magów, jak pewnie wiecie, nasza pasywka nie działa. Tu mamy jakiś paseczek, ale nie będziemy go w tym momencie używać, że tak powiem. No i lecimy dalej. Teraz mamy szkieleta, szkielet to jest wojownik, no i też jak widzicie bez problemu dostaliśmy jakiś trinkecik. Powiedzmy, że niech będzie, to możemy sprzedać. Też mi się śmiesznie zbugowało, widziałem, że każdy partner na tym, każdy partner, który miał jakby założone konto, założonego tego barda, miał taki błąd na początku, że zamiast broni magusia, czyli tej powiedzmy, mieliśmy założoną broń wojownika. Ja tam na tym poprzednim filmie się śmiałem, że w sumie spoko, bo zdejmę sobie tą broń i ją będę miał do tego osiągnięcia, nie? Tutaj do tego, żeby tam, wiecie, bezkres możliwości sobie zrobić, natomiast niestety potem zapomniałem, że oprócz ulepszenia tej broni trzeba ją jeszcze założyć, a jak ja zdjąłem tą broń wojownika, no to już jej z powrotem niestety założyć na swoją postać nie mogłem, no bo Bart posługuje się bronią maga, więc taki śmieszny bug też był na początku, ale to wszystko widzieliście pewnie w poprzednim filmie, a jak nie, no to zachęcam. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy obrzydliwego ożywieńca, no tu nam tyle expa, co nic dają. O kurde, ty, jaki hit w ogóle. A, bo to był krytyk, ale Boże, powiem wam, że ten Bart w late game'ie naprawdę może być z tą, tutaj z tym instrumentem może być cudowny. No zobaczcie, to są takie mocne obrażenia, że masakra i mamy bardzo fajną czapeczkę swoją drogą. Lecimy dalej, teraz mamy podstępnego wampira, czy z nim udałoby nam się coś zrobić? Chyba tak, tylko że trochę uników tu mu niestety siadło. Ale raczej jeszcze będziemy w stanie, tylko no jakby on tyle nie unikał. Okej, no właśnie, to jest to co mówię. Udało nam się, no potężne są te hity, naprawdę potężne. To jeszcze nie oddaje takiego barda, jaki faktycznie będzie w przyszłości, dlatego że zwróćcie uwagę, mamy zaledwie niecałe 15% nakryta. No a wiadomo, że potem już w late game będziemy mieć cały czas 50%. Wtedy te kryty po prostu będą siadać prawie non stop. No i wtedy jakby te uniki już tak im nie pomogą. Dobra, mamy gula nocnego, zobaczmy jak to z tym gulem. Fajna oku. No, no robimy ten loch późno, jakby nie patrzeć, dlatego że już mamy, no sami widzicie, że już prawie 16 level, więc tu już wiadomo, że tak to będzie szło, ale kurczę, powiem wam, że te buły naprawdę są potężne. No i teraz jest Banshee, jak to wygląda z Banshee? No tu już może być problem, Banshee to już jest niestety bloczek, więc tak, mamy prawie 16 level, w sumie to się po prostu przebierzemy, może poszukam jakiś potek przede wszystkim. Tu już możemy w ogóle trinket też znaleźć, to też warto wziąć pod uwagę i ewentualnie go szukać, dlatego że też możecie się zastanawiać, czemu nie mam trinketu. Trinket można dopiero dropnąć od 15 levela, więc od teraz, jeżeli nam dropnie z misji, no to mamy farta i po prostu go zakładamy, a jeżeli nie, no to musimy liczyć na dopiero 15 level. Dobra, tu mamy akurat na wytrzymałość, powiedzmy, że niech będzie, będę musiał na pewno troszkę więcej inteligencji teraz wbić, bo tej wytrzymałości mamy sporo, no ale okej, przede wszystkim tak, potkę mamy cyk. I lecimy dalej. Teraz mamy inteligencja, wytrzymałość, ale to nieważne. Szukamy sobie powolutku przede wszystkim potki na inteligencję, no ale też przy okazji oczywiście tych epików to ja chyba nie chcę wymieniać, szczerze mówiąc. W sensie, no to jest na wszystkie cechy plus 9, ale jeszcze może bym go zostawił, więc ewentualnie jakiś wisiorek jeszcze, jakby mi poleciał fajny, to byłbym wdzięczny za to. Inteligencja 11 tylko, no nie, no nie, nie chcę. No więc tak jak mówię, no jeżeli chodzi o barda, to na razie będzie ciężko w ogóle jakoś tam określić, czy jest on mocny, czy jest on słaby, jak to wszystko będzie wyglądać, ale na pewno ma potencjał do tego, żeby fajnie się go oglądało przede wszystkim.
no bo jak widzicie, jak wejdzie ten hit jakiś krytyczny jeszcze z tym trzecim poziomem jakości nutki, to jest w ogóle coś pięknego. Zauważyłem też, to mogliście zauważyć w poprzednim filmie, też tam był taki urywek, zauważyłem, że Bart nie jest zbyt mocny na berserku, w sensie Bart nie ma w ogóle obrażeń razy dwa w berserka. Więc tutaj zdecydowanie ten berserk może, no może być problematyczny, nie? W sensie ja z berserkami bardzo często przegrywałem, jak tam nabiłem klaser i tak dalej. W sumie zauważyłem, że tylko oni będą takim większym dla nas, większą przeszkodą, więc no tak to może po prostu wyglądać. Dobra, tutaj mamy już chyba wszystko wymienione i teraz tak, przede wszystkim broń byśmy chcieli jeszcze wymienić. No i te itemki, które nie są epickie, czyli ewentualnie buty, jakiś paseczek, to wszystko bym raczej poleciał w inteligencję. Ja tak trochę chaotycznie, bo jak tu z wami gadam, tutaj wymieniam, to mogę czegoś nie zauważyć i tak dalej, no ale niestety tak to wygląda. Chcę wam po prostu troszkę pokazać, jak to wszystko nam idzie, jakieś tutaj namiastkę lochów, żebyście mieli mniej więcej podgląd. Z tego co wiem, to Bard już jest dodany na SF Toolsie również, więc jeżeli chcecie, no w sumie inteligencja i szczęścia nam trochę daje, no dobra, możemy wziąć, może coś tam jeszcze lepszego poleci, ale na razie nie będzie. Tu mamy coś na siłę, no broń zdecydowanie musimy wymienić. To jest co prawda duży rozrzut, no ale na pewno już nam się lepsza trafi. Tu plus 3 inteligencji, chyba nie, chyba się wstrzymam jeszcze, o coś takiego. No tu zobaczcie, fajny górny rozrzut, lepiej to zdecydowanie wygląda. Tylko oczywiście musimy poszukać na inteligencję. Tu mamy wytrzymałość, no to nie, tu mamy coś na zręczność, tu mamy tą klatę, no dobra, tu na samą inteligencję, niech będzie powiedzmy. I okej, chyba, no to jeszcze paska poszukamy i tej broni ewentualnie. Nie będę tu chyba nic innego sprawdzał. Tu mamy niby, no nie, no ten pasek, żeby nam chociaż plus 5 dał tej inteligencji, to będzie ok, bo na razie to nie ma sensu tak wymieniać. Tu mamy znowu na zręczność niestety, więc no, mówię, ten Bart, berserk to może być na niego dobra kontra, z racji tego, że nie ma właśnie tych obrażeń razy 2, tak jak Magoś. Co prawda Mag ma 10% pancerza, no a Bart ma 25, więc niby ten berserk powinien troszkę mniej bić, no ale różnie to wygląda, więc może być tak, że po prostu tutaj faktycznie dobrą kontrą na niego będzie berserk, ale to wszystko wyjdzie w praniu, to jest jeszcze za niski level, żeby w ogóle cokolwiek takiego wnioskować, a tak jak mówię, jest już ten Bard dodany do SF Toolsa, więc już tutaj ewentualne jakieś szanse na lochy, czy coś takiego będziemy sobie mogli już na spokojnie sprawdzać. Mam nadzieję, że tam to wszystko działa, bo z tym SF Toolsem to też były problemy, dlatego że Bard, no jakby nie patrzeć, jest dość skomplikowaną klasą postaci, ma tutaj tak jakby trzy pasywki w jednej, czyli tak jakby jest trzema klasami powiedzmy w jednej, jedna bije jakoś mocniej, druga się leczy, trzecia tam ma większy pancerz, więc nie było to takie wcale proste, żeby jakoś to zbalansować. Dobra, o kurde, ile nam broni wyleciało, no ale tu wszystko na wytrzymałość niestety, tutaj mamy, no nic ciekawego, lecimy dalej. Co ten pasek cały czas, inteligencja 11, no kurczę, słabe nam te rzeczy dropią, tak, o coś tak, zobaczcie, to nam łącznie daje 22, czyli moglibyśmy na spokojnie znaleźć pasek, który by nam dało około 22 inteligencji, no ale niestety w tym momencie takiego nie ma. Tu mamy siła, szczęście, tutaj mamy inteligencja, siła, no i tą brońkę, o! O, dobra, ty, coś takiego jest git, dostajemy dużo inteligencji, dostajemy plus 9, no to może średnie nie są jakieś super, no ale rozrzut jest o wiele lepszy, powiedzmy niech będzie coś takiego, teraz nam się przyda więcej inteligencji, zwłaszcza na tego Banshee. A, no i teraz dostaliśmy znowu coś takiego, no dobra, no to znowu wymiana, trudno, troszkę golda zmarnowałem, ale jakby to jestem cały ja, to są całe moje początki grania. O, i teraz mamy, zobaczcie, inteligencji tyle samo, ale trochę HP też nam dochodzi i paseczek można powiedzieć, że zmieniony. Mamy też trochę golda, idę na tym bardziej 1:1, tak jak wam mówiłem, po to, żeby tą pasywkę trzymać na jak najwyższym poziomie. Teraz musimy mieć minimum 219, o, no to zobaczcie, teraz już nie mamy tyle. Muszę troszkę więcej tutaj podbić, żeby po prostu, a to ciekawe, kurde, myślałem, że jak będę szedł 1:1, to nie będę miał z tym problemu, a teraz wychodzi na to, że 120, 120 i teraz muszę mieć 226, czyli jeszcze, oj, nie mam teraz golda, ty, to zaczynam, musimy mieć więcej, w ogóle zaczyna być tak, że musimy mieć więcej wytrzymałości od tej inteligencji, żeby tutaj jakoś to wyglądało. No ciekawe, ale dobra, powiedzmy, że jakoś to teraz wygląda, inteligencji mamy tyle samo co ta Banshee, czyli teraz jakieś kryty po prostu, żeby nam fajne weszły, od niej żadnych krytów, no szkoda, było blisko, ale jeszcze powiedzmy, że tą Banshee wam pokażę i tutaj zabieram się po raz, bo już ją raczej zrobimy, nie powinno
powinno być problemów. I zabieram się za dalsze, dokładnie, za dalsze wbijanie klaserka. Troszkę tu mi golda poleciało. Możemy, o, dokładnie 226, żeby na spokojnie. O, teraz musimy mieć 227. Kurde, ty, to się zaczyna robić problematyczne, szczerze. Zobaczymy, jak to oczywiście dalej tam wyjdzie. No ale teraz mam o wiele więcej, w sensie, no o wiele więcej. 3 więcej HP w podstawie od inteligencji i jeszcze nie mam wystarczającego poziomu tego HP, żeby po prostu mieć maksymalną ilość tych premiowanych rund, nie? Tych rund premium, że tak powiem. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, ty. Tak jak mówię, ja teraz lecę sobie robić dalej klaserek, będzie to myślę, że około nawet 30-35%, coś takiego, no i dalej będę tutaj cisnął z tymi lochami, nie wiem jaki level dzisiaj wbiję, celuję w jakiś 20, nie wiem, no 6, 7, coś takiego, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak dalej sobie poradzi ten bard w lochach, ja wam wszystko pozapisuję, postaram się wam wszystko popokazywać, zrobię wam screena topki przed północą, żebyście widzieli na pewno co jakby, no w sensie jak ten serwer wygląda, nie? No w tym momencie to wygląda tak, już tutaj sporo osób jest po ławce, no ale zrobię wam po prostu tego screena tej topki, zrobię wam screena swojej postaci i wszystko na spokojnie będziecie widzieć. Bardzo dużo awki zmarnowane na ten klucz, no ale niestety czasem też tak bywa, zwłaszcza na nowym backendzie, który jest pod tym względem dość dziwny. Tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło, piszcie komentarze, co wy w ogóle uważacie o tym bardzie, to też jestem bardzo ciekaw. Możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie. Zachęcam do korzystania z mojego kodziku na W58, czyli na serwer, który wystartował dzisiaj. No i zostawcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi i chyba tyle. Mam nadzieję, że to wszystko. No, tak mi się wydaje, już nie wiem, już jestem całkiem zakręcony. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!